Panie ministrze, panie wojewodo, szanowni państwo, również na terenie gminy realizowaliśmy szereg inwestycji dofinansowanych zarówno z funduszy dotyczących dróg, jak i z innych funduszy na realizację innych zadań własnych gminy. Zaczęliśmy programy rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, bo tak jeszcze początek roku 2018 i rok 2018, pierwszy program, który zrealizowaliśmy, droga bardzo ważna, Lubań Nowy Barkoczyn przy terenach targów rolno-przemysłowych w Lubaniu, gdzie on jest takim swoistym miejscem, gdzie nie tylko wystawcy i rolnicy z terenu całego naszego powiatu, ale myślę, że i województwa to miejsce często odwiedzają. Wartość inwestycji, kwota ponad 4 milionów złotych, 1 700 000 otrzymaliśmy z tego funduszu. Kolejny już to fundusz, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i budowa drogi w Nowa Karczma Zielona Wieś. To jest połączenie drogi wojewódzkiej 224 z 221. Kolejny z etapów tego przedsięwzięcia obejmujący dwie ulice, ulicę Dąbrowskiego i ulicę Kościuszki. Kwota 700 000 złotych, koszt całkowity i 325 000 dofinansowania. Kolejną inwestycją była droga w Śledziowej Hucie do granicy z gminą Kościerzyna. Są to odcinki, które często wydaje się, że mamy miejscowości takie, które ze względu na niewielką liczbę mieszkańców gdzieś tam często traciły ten priorytet wykonalności ich w pierwszym, jako pierwszego, najpilniejszego zadania dzięki możliwości uzyskania dofinansowania. Również te drogi ważne, łączące czasami gminy albo często też stanowiące skróty. Staramy się nie przenosić ruchu z dróg kategorii wyższego rzędu na niższe, ale oczywiście dojazd pomiędzy gminami dla mieszkańców. Mieszkańcy czy goście, którzy odwiedzają nasz teren, nie rozróżniają, na terenie której gminy są. Chcą po prostu dojechać dobrą drogą do miejsca, gdzie prowadzą działalność gospodarczą, gdzie prowadzą swoją działalność rolniczą, czy gdzie po prostu mieszkają. To jest jedna z takich dróg, kwota 700 000, 353 000 dofinansowania. To jest odcinek, który miał prawie 1,2 km za 700 000 złotych. Dzisiaj musimy powiedzieć, że tęsknimy za tymi cenami i to bardzo. I w takiej tutaj standardzie z drogi szutrowej, gdzie trzeba było wykonywać ją od podstaw, to oczywiście była jedna z lepszych cen, które kiedykolwiek nam się udało uzyskać. Natomiast dzisiaj, jak na to zerkamy, no to widzimy, że ciężko było wykonać 50% tego odcinka. Następna jest to ulica Słoneczna w centrum Grabowa Kościerskiego. Od szkoły przy terenach zarówno usługowych, jak i terenach mieszkaniowych. Przy największym naszym osiedlu na terenie gminy kwota blisko 1 000 000 złotych przy 460 000 dofinansowania. Kolejną inwestycją w zakresie dróg realizowaną w miejscowości Grabówko, tutaj połączoną z przebudową infrastruktury i kanalizacyjnej, i wodociągowej, od drogi 224 do centrum tej miejscowości, koszt 1 065 000, przy dofinansowaniu rzędu 50% udało się tę realizację wykonać. Droga w Nowym Barkoczynie, etap drugi. Jest to zadanie, które jest w tej chwili w realizacji, właściwie na ukończeniu już trwa budowa nawierzchni z kostki brukowej. To ostatnie z naszych zadań, które zaplanowaliśmy do zakończenia w tym roku. Nie jest ono zagrożone. Kwota całkowita to 1 200 000 złotych i prawie 500 000 dofinansowania. Z kolei Fundusz Inwestycji Lokalnych, pierwsze rozdysponowanie środków w tym trybie bezkonkursowym. Gmina otrzymała kwotę 772 003 złotych. Została za tą kwotę zrealizowanych 5 zadań, czy właściwie dofinansowanych 5 zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło wspomnianej już wcześniej przebudowy, o tym, o czym mówiła pani starosta, że często tym wkładem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzupełnialiśmy wkłady własne do naszych inwestycji realizowanych z
programu dróg samorządowych. Tutaj też w tym wypadku tak było. Łączny koszt zadania 708 278 było to dofinansowanie. Kolejne to droga w Grabówku i tutaj koszt dotacji to kwota 268 tysięcy złotych. Modernizacja drogi śródpolnej jest to droga, która łączy znowu gminę Nowa Karczma, tym razem z gminą Somonino. Pierwszy jej odcinek w Grabowie również kwotą 75 tysięcy w ramach tego funduszu. To zadanie wsparliśmy. Ważna infrastruktura również wodociągowa, pewnie o niej dzisiaj będziemy jeszcze mówili, bo oprócz 8 miliardów przeznaczonych, jak my to jako samorządowcy często mówimy w skrócie, na pokrycie naszych ubytków w PIT-cie i w CIT-cie, to pamiętajcie Państwo, że również w naszej znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu mamy 4 miliardy, z tego jest miliard na wodociągi, 3 miliardy na kanalizację. Pewnie wielu z naszych gmin z tego miliarda nie uda się skorzystać, bo już dawno mamy więcej niż 90% infrastruktury wodociągowej, ale ciągle powstają nowe działki. Właściwie wodociągi już mamy na terenie przynajmniej mojej gminy w każdej miejscowości, ale ciągle powstają nowe tereny inwestycyjne czy nowe działki, gdzie też tą wodę chcemy dociągać i to jedna z takich inwestycji. I ostatnie zadanie to był teren sportowo-rekreacyjny. Tutaj również wsparliśmy mieszkańców w zakresie modernizacji tego obiektu. Ostatnio z tych resztą jakby z tej kwoty dotacyjnej 39 tysięcy złotych. Fundusz Inwestycji Lokalnych to oczywiście nie tylko ta część drogowa i nie tylko to, co wydaliśmy na instalacje związane z wodą i kanalizacją, z boiskami, ale też nasze największe zadanie jest to budowa infrastruktury dotyczącej przedszkola samorządowego w Grabowie Kościerskim. Na piętrze tego obiektu zamierzamy umieścić gminną bibliotekę publiczną. No i jest łącznik do hali sportowej, gdzie w łączniku tym powstaną nowe sanitariaty, szatnie i całość zaplecza do tej hali. Wartość zadania to kwota 5 milionów złotych, z tego 2 miliony wynosi dotacja, którą otrzymaliśmy właśnie ze środków rządowych. Kolejnym zadaniem, które jest w trakcie realizacji, to jest ostatni nabór, który dotyczył obszarów popegeerowskich. Tak jak zostało to nazwane właśnie Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest kwota 600 tysięcy. Zamierzamy ją przeznaczyć na wkład, na budowę nowej remizy dla OSP w Grabowie Kościerskim. I zadanie, które zostało zgłoszone do Polskiego Ładu, tutaj z trzech projektów, które złożyliśmy, uzyskał dofinansowanie projekt dotyczący budowy drogi, która łączy drogę wojewódzką nr 224 z miejscowością Lubieszynek przez jedno z większych osiedli, ale również i przez tereny, gdzie mamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zadanie drogie, wymagające dość skomplikowanej struktury odwodnieniowej z podczyszczalnią i z uporządkowaniem gospodarki wodami deszczowymi. Kwota zadania to ponad 7 milionów złotych, z tego 6 milionów 600 tysięcy to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Ogromnie nas to cieszy, bo spowoduje to, że będziemy mogli je zrealizować w jednym etapie, jednym przetargiem, jednym zamówieniem i w jednym czasie, co przy zadaniach drogowych, gdzie porządkujemy gospodarkę wodno-ściekową, ale też i wód deszczowych jest bardzo istotne. To pewnie dla wszystkich z Państwa jest sprawa oczywista. Także dziękujemy za to wsparcie. Dziękuję bardzo.